1 sierpnia można składać wnioski o bon energetyczny. Co to takiego i dla kogo jest to świadczenie? Z tym pytaniem zwracam się do Tadeusza Czarnego z Urzędu Miasta Krakowa. No właśnie, bon energetyczny, co to takiego? Bon energetyczny nie jest bonem. Jest tak naprawdę świadczeniem pieniężnym, przelegawamy go na rachunek wnioskodawcy albo jest do odbioru w jednym z oddziałów banku, który obsługuje miasto Kraków. To jest świadczenie wypłacane jednorazowo dla osób, które spełniają pewne kryteria, głównie dochodowe. Ale powiedzmy, że bon energetyczny ma niejako zniwelować ewentualne podwyżki cen energii, z którymi się liczymy od 1 lipca. Tak, przy czym nikt nie weryfikuje, jak wzrosły koszty gospodarstwa domowego. Pewną wskazówką jest to, że wysokość tego świadczenia jest 2 razy wyższa w sytuacji, kiedy gospodarstwo domowe ogrzewa swoje mieszkanie czy dom energią elektryczną. Panie dyrektorze, powiedzmy tak, dla gospodarstwa jednoosobowego jest to świadczenie wypłacane dla osoby, która otrzymuje dochód 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Tak, przy czym jest to dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli nie dochód rozumiany podatkowo, a dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, o składkę zdrowotną oraz o podatek dochodowy. Czyli jeżeli osoba po odjęciu tych elementów otrzymuje 2,5 tysiąca średnio miesięcznie, a mówimy o dochodzie w ubiegłym roku, czyli o dochodzie za 2023 rok, to takie świadczenie otrzyma. Jeśli minimalnie go przekracza, to wtedy ten bon energetyczny będzie jej wypłacony w kwocie pomniejszonej o to przekroczenie. Powiedzmy jeszcze, to już wiemy, kto może o to występować, o to świadczenie, natomiast gdzie są przyjmowane wnioski? W Krakowie oczywiście. Wnioski są przyjmowane po pierwsze tutaj w Urzędzie Miasta Krakowa przy ulicy Stachowicza, ale też w budynku Urzędu Miasta na osiedlu Zgody i również w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wielickiej. Przy tym w tej lokalizacji zapraszamy nawet do godziny 18. Od poniedziałku do piątku? Oczywiście. I czy wersje elektroniczne też są przyjmowane? Są przyjmowane i muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. W pierwszym dniu przyjęliśmy ponad 1000 wniosków, z tego połowa była w postaci elektronicznej. Czy udaje się uniknąć błędów? Bo zwykle przy tego typu akcjach, jak składanie wniosków, pojawiają się błędy. Czy tutaj są błędy, czy też ich nie ma? Wnioski przyjmowane przez urzędników mają tą zaletę, że jeśli pracownik zauważy jakieś opuszczone pole czy jakieś wątpliwości, może dopytać i wnioskodawca ten wniosek uzupełnia. Natomiast niestety wnioski składane elektronicznie mają błędy, nie są niestety rzadkie. Bardzo częstym błędem i niestety powodującym, że musimy zwracać się do wnioskodawcy, jest to, że jest pominięta, niewypełniona rubryka, gdzie ustawodawca pyta o alimenty wypłacane na osoby spoza gospodarstwa domowego. Zazwyczaj ta rubryka pozostaje pusta, no i musimy wyjaśnić, czy rzeczywiście jest to zero, czy ktoś po prostu zapomniał. Drugi błąd we wnioskach elektronicznych, w sytuacji, kiedy ktoś wysyła parę plików, a często tak jest, że osoby wysyłają pojedyncze strony wniosku oddzielnie, że nie wszystkie strony są podpisane. Wtedy też musimy prosić o uzupełnienie podpisów. I powiedzmy jeszcze, że tak, wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września. Września i data ta jest nieprzekraczalna. Niestety ustawodawca zapisał, że wnioski złożone po tej dacie nie mogą być rozpatrzone. W takim razie informacja jeszcze do Państwa. Jeśli kwalifikujecie się do otrzymania pomocy w ramach bonu energetycznego, to należy się spieszyć chociażby po to, żeby mieć czas na naprawienie ewentualnych błędów. Wnioski przyjmowane są, przypomnijmy, od 1 sierpnia do 30 września.